Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Ale jest gorąco, jest 25 stopni. Co jest? Dlaczego to jest zawsze tak, że jest? Zazwyczaj jest 15, 15, nagle kurwa 28. No tu jest nie tak. Kontynuujemy tam, gdzie zaczęliśmy w wczorajszym odcinku. W ogóle. Ty, jakoś spojrzałem do tyłu, po der? Nie, co to było? I czemu ja już tak nie potrafię? To był lag. Dobra, musimy zabić Franko jednym uderzeniem i prawdopodobnie dostaniemy się do jaskini, więc dlatego. No i zajebiście. Mamy miecza. Ty, co to za miecz był? Co to za miecz? Halo, halo, Sawe. Słuchajcie, dzisiaj mam przygotowane w ogóle. A to nie powinienem teraz. Co to za miecz? Nie mam A czasu. nie, to ten miecz. Dlaczego jest kurwa jeden miecz? Dlaczego to Widzicie działa? to? Jeden miecz na zręczność. No nie wytrzymie. Ciągle to samo. Budź się. O nie, on umarł na śmierć? I nie żyje? Tego jest więcej, Oj, wiesz? chyba tak. Wszystko jest możliwe. Chyba umarł na śmierć. Nie wiem, czy to jest dobre. No to mogę go z łuku już pokonać. Ja myślałem, że my tutaj nie dokonujemy tak zwanej egzekucji. Właściwie może być Kto mógł gotowy. wiedzieć? O kurwa, latające rośliny 3 FPS. Słuchajcie, a to tak zawsze jest, musi się gierka wczytać. Trzymam się od Kiedy tego mam czasu. wrażenie, że jak klikam Ctrl Shift i Escape, to mi się nie dość, że odpala menadżer zadań, to wszystko mi się psuje później. Jak klikam. No nie, Nie teraz musisz się działa. dotykać. A nie wiem, jakimś cudem w pewnych momentach Nie mów, że to nieprawda. przestawiam jakby swoją klawiaturę. I kiedy klikam Dlaczego nie E, mógłbym to na się o tym przykład odpala dowiedzieć? mi się w kurcze dużo Nigdy eksploratorów nie plików, dam czy jak to się tam rady. nazywa, nie? Wiecie, o co mi chodzi. No tam, Powiedziałem, gdzie że to szukamy swoje nieprawda. pliki. Dobra. Powinien był być. Hej, co tu się stało? Co Co się pobiłem dzieje? Franka. No Za i co? zabiłem To chyba. teraz ty musisz zadbać, by te lenie odwalały swoją robotę. Hej, nie zamierzam marnować tu czasu. Chcę wejść do obozu. Nie teraz. Pokonałeś Franka. Czyli jesteś nowym przywódcą, no to rób swoje. Skoro jestem przywódcą, to mogę wybrać następną osobę, która wejdzie do obozu. No to mówię, że następny mam być ja. To nie takie proste. Nie potrzebujemy nikogo nowego, więc nikt nie wejdzie do środka. Torus może wysłać nowego przywódcę myśliwych, zwalniając tym samym w obozie miejsce dla mnie. Nie poddajesz się, co? Dobra, pakuj do obozu swoje cztery litery. Torus się tym zajmie i przyśle nowego przywódcę. No to na co czekasz? Nie zapomnij zabrać Oskarda. Oskard, to nie jest Kilof. Już się nauczyłem. Znaczy wiedziałem wcześniej. Oskard to nie Kilof, panie. Kurde tego. Ramon. Oskard to dwie różne rzeczy i Kilof. Tego co wiem. Kiedyś czytałem o tym. Mówiłem, że to było jak tego. Jak to chyba było w gierka to się nazywała The Longing. Swoją drogą polecam. Może gra była chujowa, ale ja dobrze zrobiłem tą serię. To się muszę przyznać. To się gra jest naprawdę dobrze ogarnięta przez. Wiecie ile ta gra ogólnie on się przechodzi przez 400 dni tą grę, więc ja często po prostu czekałem 400 dni, żeby ją przejść. I w międzyczasie robiłem kilka rzeczy, ale one trwały tak kurczę długo. Powiem wam szczerze, że super to ostatecznie wyszło, że tam jest kilka odcinków, 20 minut, 5 odcinków po 20 minut wyszła cała gierka. Fajnie to streściłem. Podoba mi się, super seria ogólnie. Skrzynka Fortuny. No może nie będzie widzieć. O. Nie wiem, chyba jak pójdziemy z powrotem, to ten Konstantin, czy jak on tam ma, da nam jakieś kurcze krocie za ilość rzeczy. I tych kurczych grzybów, które posiadamy tu dla niego. Dobra, warto było z kimś pogadać, bo już tu kurwa ja jeszcze nie wbiłem kurczę ostatecznie do obozu. I okazuje. A w ogóle to by se. No nieważne. Kogo my tu mamy? Patrzcie, patrzcie, to ty. Mam dla ciebie trochę dobrych i złych wieści. Pewnie list skończy. Chcę najpierw usłyszeć złą wiadomość. Kruk cię szuka, jego strażnicy też. W zasadzie wszyscy bandyci. Jeśli się na nich natkniesz, zabiją cię. Wielu już próbowało.
Twoja sprawność w walce dorównuje przebiegłości. Zakładając jeden z naszych pancerzy i przychodząc do obozu... Zachowałeś się jak owca wstępująca między wilki. Stąpasz po grząskim gruncie, panie ryzykancie. O kurwa, widzę, że my wszyscy tu po grząskim gruncie wstępamy. Nie wiem dlaczego, ale z pewnością masz tu teraz wpływowych wrogów. Cieszę się, że to ja cię rozpoznałem, a nie ktoś inny. Jestem człowiekiem pełnym zrozumienia, który potrafi żyć w społeczności. Ile chcesz? Och nie, nigdy bym nie pomyślał, żeby cię szantażować. Skąd? Ile? Nie tak dawno temu ktoś próbował zabić Estebana, jednak zginął z rąk strażników. Idź do Estebana i porozmawiaj z nim. Potem utniemy sobie pogawędkę. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Fin. Czego ja pierchruper i... Wiecie ile myśmy posnali? To jest chyba 40 odcinek z Gothica. Wiecie ile myśmy poznali przez te 40 odcinków postaci? To się nawet... Ja już nie pamiętam nawet co się robiło w pierwszych odcinkach. Tak dawno temu to było. Wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Jeśli chcesz wejść, musisz najpierw porozmawiać z Estebanem. Do Torusa możesz nawet nie iść. Jeśli nie masz czerwonego kamienia, to cię nie wpuści. Co? Co myślisz o Estebanie? On tu jest szefem. Myślę, że jest w porządku. Porządnych chłopaków zawsze wpuszcza do kopalni. To znaczy takich, którzy mają pojęcie o górnictwie. Znasz się na górnictwie? Jestem najlepszy. Kurczę, ja też. Ale może najlepszy nie, ale muszę wiedzieć. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Złoto... Czekaj, co? To nie ruda. To piekielnie duża różnica. Jaka kobieta nosiłaby na szyi łańcuch wykonany z rudy? Zacznij kopać od góry do dołu. Ruda jest nawet ładniejsza, bo jest niebieska. Niektórzy kopacze robią odwrotnie, ale to o wiele trudniejsze. Ale zajebiście, umiejętność kursy wydobywacia złota. Pewnie. Robię tu już powiedziałbym, że przeciętnym Przeciętny kopacz? A ja chcę być szefem szefów. A ty kto... O kurwa, każda z tych postaci ma tego na imiona. Bo jestem kopaczem. Gdy ostatnio byłem w kopalni, tyrałem jak wół. Co się dzieje ze złotem z kopalni? Torus je zbiera i rozprowadza. Nikt nie może zatrzymać tego, co znajdzie. No każdy nie mów otrzymuje mi. Otrzymuje tylko część złota, by myśliwi i strażnicy bo też ja miałem, nie mów mi, że będziemy mogli na przykład przetopić to zaraz i więcej siana mieć, bo... mamy mniej zabitych, a kopacze i tak dostają więcej niż ci z zewnątrz. Bo ja no, to mi się zdarzyło trochę sprzedać tych samorodków złota. Dlaczego nie jesteś teraz w kopalni? Byłem tam bardzo długo. I pracowałem tak ciężko, że prawie odpadły mi ręce. Potrzebuję kilku dni odpoczynku. Potem wezmę swój kolejny czerwony kamień. O co chodzi z tymi czerwonymi kamieniami? To pomysł Torusa i Estebana. Torus zajmuje się rozprowadzaniem złota, a Esteban organizacją pracy w kopalni. To mądre oczywiście nawet. Nie chce mu się biegać do Torusa za każdym razem, gdy wysyła kogoś do kopalni. Po to są te czerwone tabliczki. Dzięki nim Torus wpuszcza nas do środka. To coś jak karta wstępu. No. Tak myślałem właśnie. Dobra, mamy tu jakąś... O kurwa! Samica? A nie, w sumie to dużo jest samic w Gothicu 2. A to dobra. Ale ta jakaś wyjątkowa taka... Zaraz tam pójdziemy. No cóż, przynajmniej jestem w środku. Lucia pędzi naprawdę mocny bimber. Esteban nie pozwala mi jednak wejść do kopalni. A ty już poznaliśmy Lucię. Ale dostałem kilka innych zadań. No i? Co ci kazał robić? Ktoś próbował zabić Estebana. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Esteban sądzi, że w sprawę zamieszany jest Snaf. Mam mieć na niego oko. Przyjdę później. Znowu ten jebany Snaf z potrawką z chrząszcza? Nie zdzierżę. Snaf! Chcesz pić? Czy gadać? Czego potrzebujesz? Masz co? Chcę sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz w mocnym sosie.
Ognisty gulasz? Chrupiące, delikatne, pieczone mięso w otoczce z ognistej kapusty. Spokojnie, mam już przygotowane składniki. Mocny sos? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Snaf. Dobrze, zrobię. Super. Gdzie, no, ja... Uff. Ten jak zwykle, na pewno to będzie, kurwa, potrawka z chrząszcza. Nie uwierzę, że twórcy gry nie dali tutaj chrząszcza. Butelka, także dwie rzepy i sporą garść wagiennego ziela. Łybotnego węża? Czym? Czym? No dobra, czyli nie mamy wszystkich składników. No dobra, no to będę pamiętać, Lucia. Tak, no takiej to jeszcze nie widzieliśmy tutaj. Co słychać? Co słychać? Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. Myślałem, że my jakoś... Jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. My jakoś ze Snafem my se pogadamy, że my ziomy, że myśmy gotowali potrawy z chrząszcza, a tu nic się... Co możesz mi zaproponować? Niestety nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. No cóż, przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie, jak mieszać trunki. Hej, czy a to ta laska jest? Nie przypominaj mi o tym miejscu. O. Miałam tam straszne życie. Gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. No właśnie. Ale pozostali... Nie, dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Lucia. Zerwałam już z Elvrichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie Lucia. Zrobił. Kurwa, no nie pamiętam, no. Nie pamiętam, ale pamiętam imię. No właśnie i ten głosik też chyba. I co zamierzasz ale teraz zrobić? Ale ze Snafem my nie gadamy, zobaczymy. Tylko z jakąś Lucią. Na razie dobrze mi tu, razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. Rozmawiałeś już z Torusem? Oj, no się, ale kawał chłopa. Przepraszam. A wracając do swojego pytania, nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. Fajnie. Ja zawsze, nie lubisz zawsze się zastanawiam, jak oni musieli to nagrywać. Nie, Lord Hagen i jego widać, że zajęli tutaj miasto. Została praca włożona, wszyscy tak? Ich teraz słuchają. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do czerwonej latarni mnie aresztować. Strasznie dziwne jest robienie takich... W ogóle, patrząc z perspektywy, tak jak mówię, każdy z nas lubi bajki, ale na przykład, nie? Ale nie każdy z nas daje sobie sprawę, że żeby zrobić dobry głos do tych bajków, to te chłopy to tam takie dźwięki, kurwa, wydobywają z siebie. Stałem przed tymi mikrofonami i 8 godzin chłopy jakieś dziwne dźwięki robią, że jak umierają, to robią... Wiesz, co chodzi? To jest takie, kurwa, dziwne. Paladyni są wojownikami Innosa, nie są mordercami. Paladyni nie walczą w imieniu Innosa. On sam wybiera sobie wojowników. Zakończ rozmowę, nie rozumiem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nie słuchałem. Tutaj miałem... Oczywiście. Mogę ci pomóc w rozwinięciu zręczności. Pozdro. Ktokolwiek to nam linkuje. Chcesz się czegoś napić? Chcę się czegoś napić. Chcę? Masz sztylet. Kurwa, daj... Nie mam szybkiego śledzia. Dajcie mi tego. Chcę się stać bardziej zręczny. Co mi dajcie? Lak mózgu. Dajcie mi... o co chciałem? Co chciałem powiedzieć? Dajcie mi... Nie wiem, wypadło mi z głowy. Polipka. Jeszcze śpię, ale powoli się budzę. Właśnie wypiłem... Wyłączatowałem praktycznie kawusie na raz. Jest dobrze.
Zaraz siądzie, mówię wam, widzowie. Dobra, możemy tu ukraść ze trzy rzeczy. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie dowali dla nas. Kurde, ile jest w ogóle tego, nie? Co ja patrzę. A rzepy już mamy, to może już możemy ugotować faktycznie te rzeczy. Zobaczymy, co możemy na stole alchemicznym zrobić, tak de facto. Mistura szybkości możemy. Zębaty ziele i rdzes polny, to na pewno chyba możemy. Mieszaj tytoń z win łodygę? O! Skręta z bagiennego ziela zrobiłem. No ta, niby ta. Tylko ja bym może... Patrzcie, czekajcie, może... Mieszaj tytoń, ale to zmieszaj tytoń, no. Ale ja nie chcę zwykłego skręta robić, ty. A mam tytoń jabłkowy, jak zrobić? Przed chwilą było. To ja coś zepsułem już, tak? Pewnie tak, w sensie. Poka, takie rzeczy powinienem sobie porobić później. Ale chętnie bym się skopcił jakimś tutaj bagienniakiem. Problem jest tylko, że mamy zwykłe bagienne ziele, tylko jedno. Brak tutaj zasobów w postaci różnych mieszanych rzeczy. Nie wiem, czy mieszane rzeczy potrafią wywoływać inne efekty. Natomiast strzelałbym, że tak. No i elegancko jest. Później sobie tu wrócę, będę pamiętać, że tutaj alchemiczne rzeczy. Nie no, mogę nie palić, bo jak my teraz mamy w wolnym tempie biegać, to przecież pół godziny będę tu biegł. W ogóle, żeby twórcy gry, słuchajcie, zrobili taki efekt, jak jest tutaj, to cała gra musi spowolnić. Dzięki temu mam kod, można wpisać po prostu zwykły kod. Zgaduję, że właśnie dzięki temu na całe po prostu... całą grę spowolnienia. Po prostu kod, który umożliwia takie rzeczy. Ale zajebiście dużo fajnych rzeczy tu jest. Chętnie sobie tutaj przygarnę jakieś złote świeczniki, drewne naczynia, złote puchary. Świetnie, wyśmienicie, dobra. Już nigdy nie palę. Prawo, prawo, lewo, prawo, 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 prawo. Miodzio, a to co? Przepis na podwójny młot Lu. To nie jest to, co on nam dał? Nie wiem. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Wow! Ale szef. No, coś tam złota, jedzenie. Miksturki, super giga ważne są miksturki. Cieszę się, że je tutaj znajdujemy. Idziemy dalej. Łożysz Japir Ruper. Tu by było taką dobrą miniaturę, trzeba by było zrobić. Ale no zanim ja to teraz wykminię, żeby robić osobną miniaturkę, to za pół godziny będę ją robić pewnie. Czarna chmura nad domem, on nadchodzi. O, ci jak zwykle. Przyzywałem go, on, który mnie obserwuje. Och nie, odejdź, zostaw mnie. Dobrze się czujesz? Zielony, zielony nowicjusz, nie mogę go znaleźć. Masz, weź to bagienne ziele. A my mu... Tak skopcony jest? Tak skopcony łeb, że dopiero jak się nie, skopci, to zielony, myślę nie normalnie. Silny, nie zielony, marnie. Nie silny. Jak mogę ci pomóc? Zielony. Zielony nowicjusz pomaga nowicjuszowi. A to nie jest... Dobra, zielony nowicjusz dla... Fortuno. A ja kojarzę Fortuno skądś. Wrażenie... W ogóle tu pewnie kurwa wszyscy... A Lester? Lenar. Ale też tak z mordy jakby kojarzę. Czołem. Czołem! Jestem Lenar. Ogłosienie. Witaj w obozie Kopacza. Ale oni tu często Kopacza? Po prostu niektórzy... Myślałem, że to obozowisko bandytów. Bo niektórzy głos jasne, robią po kilku, do kilku postaci, no bo widzicie kopaniem. Ile to jest postaci, nie? Ciężko się zorientować, jak ktoś ma podobny głos. Nauczysz mnie wydobywać złoto? Mnie wydobywać złoto? Jasne, ale wtedy będziesz go mieć więcej. Właśnie o to chodzi. Dobra, ale powinieneś oddać mi część złota, które wykopiesz. Cóż. Najlepiej od razu oddaj mi moją część. Potrzebuję 50 sztuk złota.
No dobra. Naucz mnie, jak wydobywać złoto. No dobra. Trzeba uderzać spokojnie i jednostajnie. Nie śpiesz się, ale złota? Uważaj, myślę, że się opłaca, skoro gra to daje. Nie wal ciągle w jedno miejsce. Spróbuj wyciąć ładny złoty samorodek. Postępuj zgodnie z moimi wskazówkami. Dobra, cięcki, muszę iść. Gdzie mam jakby... Tu będę miał? Zbieranie trofeów uczony, kowalstwo uczony, alchemia uczony. Łamywanie uczony, kradzież kieszonkowa nie umiem. A gdzie tu? Tu nie ma w ogóle, ja tak sobie muszę kurwa zgadywać. Nie ma tu napisane. Jakby co tu się dzieje. Jakby ile mogę. Jakby jaką mam poziom umiejętności, tak ile mogę. O! Potrafisz ocenić moje umiejętności kopania złota? Powiedziałbym, że jesteś przeciętnym kopaczem. Niedobrze. Chcę być gigakoksem. Bandyta. O! Nie budź go! Co? Dla swojego dobra trzymaj się z daleka od Skinnera. Ten koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który go obudził. Niech śpi! Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Gotuję gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Na zewnątrz czyha wiele niebezpieczeństw. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc nabrać sił. Chcę być silniejszy? No ogólnie to chciałbym. Nawet nie tylko w życiu prywatnym, a w grze też, ale... Nie posiadam, znaczy mam 32 punkty umiejętności, ale 20 musimy zużyć z powrotem u magów wody, którzy nauczą nas pewne, coś tam mieliśmy się nauczyć, nie pamiętam. No i tutaj jeszcze pewnie możliwe, że będę musiał wydawać na umiejętności kopania złota. Punkty umiejętności. O kurde, mogę najpierw mu skrzynkę opierdolić, sorry. Po co mnie obudziłeś? Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, odpowiadaj. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty. Ja na twoim... Pokaż mu! Po jednym bije ciosie? Oddaj mu! Dobra, to po jednym ciosie bije chłop. Tylko... No ta walka będzie trwać kurwa 7 lat, no w takim tempie. Dasz sobie radę. Dobra, i najgorsze jest to, że tutaj najważniejsze jest, słuchajcie, konsekwencja w takich walkach, bo widzicie ile ja mu biję. Najważniejsze jest nie popełnić błędu i robić te same rzeczy. O! Uważaj! Teraz jest lekko zbugowany, niedobrze. Wbrew pozorom trzeba się w takich sytuacjach dość mocno skupić. Muszę słyszeć dźwięki miecza, uderzania i tak dalej. Dasz sobie radę. Zaraz niedługo to będzie trwać. Już. No już połowa może. No ale kurde, nie ma sensu trochę. No, nie ma sensu. Ja wam zatrzymię po prostu i widzimy się, jak go pokonam. Dobra, słuchajcie, pokonany został chłop. Ja pierszuper, ten sam beznadziejny miecz. Za każdym razem. Ja pierszuper, chociaż ma jakąś Betty, no może... Betty! Tak! Tak! Oła, aż sobie wbiłem paznokcie pod skórę. Betty, jaki genialny miecz na zręczność! O kurwa, jaki jestem szczęśliwy, widzowie, no co, nie zdajecie sprawy. Tym samym mieczem, patrzcie gdzie ja go zabiłem, chłopy. Myśmy kurwa, z pół godziny już się z nim biłem. Myśmy wbili do kurczę gospody tego. Snapa. Tak, tyle mi to zajęło, no. Ła. Wow. Coś chciałem w rękę zrobić. Wiesz, mnie tu weźmie, otwieraj skrzynię. Coś zepsułem? Nie. Okej. Okay. Kurde, najważniejszy jest mieczyk. I nie mogę go założyć, bo przepaść pomiędzy moim mieczem a tym mieczem to 90 zręczności, także sporo. Ale świetnie jest posiadać taką wiedzę, że mogę, nie?
Jakby udało się, wreszcie kurwa jest miecz nowy, inny. Mam jakiś cel iść do przodu, wiecie. Teraz wiemy, że musimy się tylko nauczyć zręczności i będzie miodzio. To jest super. Zajebiście. Zajebiście. Kto ty? Pisk. Hej, jeśli szukasz uczciwego kupca, to właśnie go znalazłeś. Moja chata stoi zaraz za domem Estebana, więc jak będziesz czegoś potrzebować, to wpadnij. W końcu chwila. To decyzja. A. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobra, strzały. Czy my chcemy kupić strzały? Chcemy. Cokolwiek by się nie działo, strzały, 300 strzał, to chętnie kupię. Cokolwiek nawet rzepa, to nie jest nam ta rzepa potrzebna do tego, chyba to kupię jedną, to 3 tego, 3 golda, to nie jest jakieś turbo dużo. Dobra, na razie w sumie nie chcemy nic za bardzo sprzedawać, mi się wydaje. Ochroniarz. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Wszystko w porządku? Czekaj chwilę, czy ja cię skończę? O, nie znasz, nie znasz, byczku, co ty gadasz? O kurde. Nie, to nie ty. Spadaj! Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Ale trolling. Nie wiem, ty mi powiedz. Esteban. Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. W końcu to była jego decyzja. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. To daj mi. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Znasz już parę sztuczek, prawda? Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. Tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Okay. Właśnie dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. Nasze właściciele gospody wiedzą. Potrzebuję lepszego pancerza. Po co? Masz już zbroję. Musi ci wystarczyć. Poproś, jak wykonasz zadanie. O. Tak jakby brakowało mi zmartwień. O. No. Ciekawe, że jest taka opcja, ale... Chyba znudziło ci się życie, dobrze. Ojojoj. Tak trzymaj. Dobrze, tak trzymaj. Nie mamy czas. Ciężko. Chyba, że tutaj deszcz ognia by sobie po... O, w sumie deszcz ognia nie byłby najgorszy. No dobra, warto wiedzieć. Tutaj widzę kufer, chętnie sobie... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No nieważne. Bandyta, może nie, tutaj przejdę? Fisk. A nie, bo ty handlujesz, tak? Ty handlasz. No dobra. Stół alchemiczny, tu możemy też porobić różne rzeczy. A tutaj elegancki kuferek, który warto jest tutaj otwierać. Bo już nie pamiętam kombinacji, kurwa. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurwa! Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo.
Prawo, lewo. Okej. Okay. No Giga, nie Worf chyba było. Chyba było Giga, nie Worf. No nic, czasem się przygrywa i czasem się przygrywa, tak, proste. Idziemy tutaj, może... A, bo tutaj jest ta świątynia, a i tak nas nie puszczą. A, ale możemy tutaj iść. Ogniste ziele. Korzeń leczniczy, kurwa, na tym? Na skalę? Rozumiem, jest ta kopalnia, tak? Tam dalej, tu właśnie nie przejdę, tak? Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Tak? Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie, ale zasady dotyczą wszystkich. Nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez... Jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiaj ze mną ten Mary. A gdzie my strażnicy zabiją, to z ciekawości? Stój! Aha, bez tu. Czerwonego ka... Dobra, spokojnie. To twoja ostatnia szansa. Na ty... chyba sobie za... Żartowałem. Teraz cię wypatroszę! Niewidzialny duch Torus. On szotuje bezimiennego, zobacz jak. Kurde, to nawet niezły tytuł jest. Dobra. No nie uda nam się tak dostać. Musimy tutaj... O, przynajmniej możemy powykuwać sobie mierze. Ja bym to sobie porobił w międzyczasie. Mamy tu Paula. Kojarzę Paula? Handlujesz może sprzętem kowalskim? Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. Ale one nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Pracujesz dla Huno? Chciałem zarobić trochę złota, zacząłem więc pracować dla Huno. Od tamtej pory, od Estebana, nie dostałem już nic. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. Tak więc praca dla Huno to moja jedyna szansa. Żadna wielka sprawa. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego ode mnie chcesz? Wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko spokojnie pracować. To nie może być tak dalej. Okej. Huno. Trzymam się od tego z daleka. Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Mogę sprzedać. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? W starym obozie? Nie pamiętam. Nie pamiętam tego. Sam mam w głowie mętlik. Szlak by to trafił. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. Nie, no jak? Nie. A co do... Nie będę płacił 2100 golda za jakąś nową zbroję. My chcemy ewakuować się. I przyszedłeś z tym do mnie? Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Dobra, poka mnie tu handel. Wszystko siła jest, nie? Bez kitu. Ale możemy odkupić surową stal i później zrobić z tego miecze i to sprzedać. Wismart. Ja zarobię sobie sianko, więc my widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku na tym kanale jutro. Wpadnijcie, zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie w linki w opisie, Twitter, Instagram, Twitch, drugi kanał vlogowy Rewinda możecie zobaczyć, miłego dnia oraz miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, siemalski.